Sali Radomiu. Politycy i eksperci mówią o korzyściach z Mieszkania Plus. Uroczystego podpisywania listów intencyjnych wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślał, że program Mieszkanie Plus jest nie tylko pomocą dla polskich rodzin, ale także impulsem do rozwoju polskiej gospodarki. Stymuluje do rozwoju branżę budowlaną, branżę konstrukcyjną, architektoniczną, branżę materiałów budowlanych, czyli kilkanaście procent procentowo polskiego PKB. Słowa wicepremiera potwierdzają eksperci. Zdaniem analityka rynku nieruchomości Marcina Krasonia, to właśnie firmy deweloperskie będą mogły skorzystać na otworzeniu programu. Czy ktoś te mieszkania w ramach programu będzie musiał wybudować? Kto ma doświadczenie w budowaniu mieszkań? Deweloperzy. Pierwsze mieszkania mają zostać oddane do użytku w 2019 roku. Aleksander Krzonia wspiera ponad 100 śledztw się toczy, a 28 zostanie wznowionych. Takie informacje przekazała Prokuratura Krajowa po analizie i audycie postępowań dotyczących wykrytych nieruchomości w stolicy. Wiadomo, że wśród spraw, które zostaną wyrobione, jest też ta dotycząca oddania nieruchomości mężowi Hanny Gronkiewicz-Bałsz. O tym, co dalej w relacji z Szczelinowskim. Prezentując mapę dzisiejszej reprywatyzacji w stolicy z zaznaczonym adresem kamienicy odzyskanej przez rodzinę Hanny Gronkiewicz-Bałsz, zapewniał, że każda sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana. To jest początek, dlatego że te śledztwa powinny być bardzo zaawansowane. Tak nie jest, ponieważ prokuratura nie robiła to, co do niej należało. Dlatego śledztwo już wszczęto przeciwko samym prokuratorom, którzy w jednej ze spraw dopuścili się szeregu zaniechań, co informował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Nie przeprowadzono żadnych czynności procesowych, pomimo tego, że materiały te zawierały bardzo szczegółowe dane, fakty, które podkreślały istnienie zorganizowanej grupy przestępczej. Na audycie w prokuraturze regionalnej wiadomo już, że z ponad 40 dawnych spraw na nowo musi być podjętych 28 i za to szef prokuratury regionalnej Andrzej Szeliga przepraszał. W tej chwili chciałem przeprosić tych wszystkich ludzi, którzy zgłaszali zawiadomienia, że musieli czekać przez kilka lat, żeby ktokolwiek zajął się tymi sprawami. Jak tłumaczył, zawiodło wiele aspektów, między innymi brak koordynacji. Teraz podobne błędy mają się już nie powtórzyć. Stania Maczczak, Polskie Radio. Władze Niemiec chcą ułatwić procedurę wydalania z kraju imigrantów, którzy wchodzą w konflikt z prawem. Nad projektem odpowiedniej ustawy pracuje już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z Berlina Wojciech Szymański. Polskie media dotarły do szczegółów projektu. Przewiduje on zaostrzenie przepisów dotyczących tzw. imigrantów tolerowanych. Chodzi o osoby, które teoretycznie powinny opuścić Niemcy, ale z powodów formalnych trudno jest przeprowadzić ich deportację. Dzieje się tak choćby z powodu braku odpowiednich dokumentów. Przygotowywana ustawa ma ułatwić wydalanie z Niemiec imigrantów tolerowanych, którzy weszli w konflikt z prawem. Ministerstwo proponuje m.in. wydłużenie aresztu deportacyjnego. Szef resortu Tomasz Denezier powiedział, że zapewnienie deportacji niebezpiecznych imigrantów bardzo wyraźnie leży w interesie publicznym. Szacuje się, że w Niemczech przebywa obecnie około 160 tysięcy imigrantów tolerowanych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Uczestnik ataków terrorystycznych w Paryżu, Salah Abdeslam, jest bez obrońców. Dwóch adwokatów, którzy się tego podjęli, zrezygnowało. Tłumaczą swoją decyzję uporczywym ulicami i byłego miasta. Więcej na ten temat Marek Wojewski. Od czasu przywiezienia go z Belgii do Francji Salah Abdeslam nie powiedział ani jednego słowa. Zdaniem adwokatów podobnie będzie na procesie. I to jest powodem, dla którego prawnicy rezygnują z występowania w roli jego obrońców. Wieśnili, iż od samego początku zastrzegali sobie prawo do takiej decyzji, o ile terrorysta będzie uporczywie milczał. Według mecenasów ogromny wpływ na postawę Salaha Abdeslama ma fakt umieszczenia go przez 24 godziny na dobę pod ścisłą kontrolą przy pomocy kamery. Adwokaci ubolewają z tego powodu, twierdząc, że jest to decyzja natury politycznej. Nie ma ona niczego wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Dodają, że w tym przypadku prawdziwymi ofiarami są ci, którzy stracili życie lub odnieśli obrażenia w zamachach w Paryżu, gdyż ich rodziny mają prawo do poznania prawdy. Salah Abdeslam jest jedynym pozostałym przy życiu terrorystą z grupy, która dokonała zamachu w stolicy Francji 13 listopada ubiegłego roku. Paryż, Marek Grzyński, Polskie Radio. Wracamy do kraju, gdzie jest zachmurzenie duże. Na wschodzie i północy większe przejaśnienia. Na południu i w centrum kraju miejscami słabe opady deszczu, w regionach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura na przykład na od 2 stopni do 2 stopni w górach i do 11 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem 5 po 4. Tu Polskie Radio 24, powiem mocne. Teraz o reformie służby zdrowia.
Krzysztof Grzybowski i jego zbierają te informacje, te wiadomości, telefonują do nas, aby się dzielić z tym wszystkim z Państwem. Także na pewno jest to dla nich radość, kiedy słyszą takie zainteresowanie, kiedy wiedzą, że z pożytkiem dla Państwa to jest i Państwo z tego korzystają. Ja dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Życzę udanych przetworów żywnego, aby służyło to naszemu zdrowiu, aby wszystkie przepisy, które dzisiaj sobie przypomnieliśmy, na pewno temu będą służyły. Wysłuchaliśmy porad Miarka. Proszę Państwa, opieka koordynowana to jest temat nie tylko dotyczący regulacji, na którą czekamy, tylko to jest temat reformy całej służby zdrowia, dlatego że to jest zakres, który dotyczy opieki nad pacjentem, prowadzonej oczywiście, koordynowanej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale pacjentem, którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie kierował zarówno na diagnostykę, jak i do lekarza specjalisty. W związku z tym musi być takim centrum zawiadowczym, można powiedzieć. Natomiast jest to też bardzo duża zmiana, która dotyka całego systemu. W związku z tym właściwie nie odważyłabym się powiedzieć, że czekamy na ostatni puzzle, bo tak naprawdę czekamy na cały system. To, co dzisiaj możemy analizować, to są założenia do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Otrzymaliśmy projekt ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, czyli tak zwaną sieć szpitali. Czekamy w tej chwili jeszcze na projekt ustawy o zmianie ustawy o ratownictwie medycznym, ale te wszystkie elementy mają tworzyć system. Ciekawa jest też kwestia związana z finansowaniem, bo dużą nowością i ogromną zmianą będą zasady finansowania, ponieważ lekarz pierwszego kontaktu, czyli podstawowa opieka zdrowotna, otrzyma oprócz stawki kapitacyjnej, tak jak to było do tej pory, stawkę za efektywność, a do tego wszystkiego jeszcze właśnie dodatkową pulę budżetu na skierowanie właśnie diagnostyczne i do lekarza specjalisty. Ale uwaga, do lekarza specjalisty będzie mógł kierować prawdopodobnie głównie do szpitala, dlatego że to szpital będzie odpowiedzialny za świadczenia specjalistyczne, ambulatoryjne i za nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, czyli zupełnie inaczej niż do tej pory. To dwa poważne pytania. Myślę, że bardzo istotne, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Jeżeli każdy lekarz pierwszego kontaktu będzie dysponował taką ilość pieniędzy, którą będzie mógł przeznaczyć na skierowanie nas do specjalisty, to co w sytuacji, kiedy na przykład ten roczny limit, jaki będzie miał przydzielony, załóżmy, wyczerpie mu się we wrześniu, w październiku, być może w listopadzie. Co z pacjentami, którzy na przykład z jakimiś poważnymi schorzeniami, z poważnymi objawami pojawią się dzień po tym, jak skończą mu się te pieniądze? Będą musieli czekać na nowy budżet, na nowe otwarcie, czyli ponownie przyjść w styczniu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, czy rzeczywiście wysyłanie tych pacjentów do specjalisty, który będzie w szpitalu, no rzeczywiście nie będzie podnosić tych kosztów. Bo wizyta w szpitalu, oczywiście proszę mnie sprostować, no, wizyta w szpitalu, przyjęcie do szpitala, do ambulatorium, no, wydaje się z założenia od razu trochę droższe niż wizyta na przykład u specjalisty, który no, dopiero może zdecydować o tym, czy takiego pacjenta do szpitala należy wysłać. Okej, to dwie kwestie właściwie różne, a jednak związane z budżetem. Po pierwsze, co z pacjentem? Pacjent powinien być przyjęty, to znaczy zarówno dotychczasowe przepisy, i ufam, że one nie zostaną zmienione, jak i ugruntowana linia orzecznicza mówi o tym, że podmiot leczniczy, bez względu na to, czy to jest szpital, czy lekarz pierwszego kontaktu, ma obowiązek przyjąć pacjenta w stanie zagrożenia życia i zdrowia. No dobrze, to w takim razie tutaj natomiast pytanie, kto dostanie środki? Znaczy, kto za to zapłaci? Właśnie. To raz. Dwa. Jeżeli będzie tak, że nieważne, jaki mamy budżet, w pewnych sytuacjach i tak wysyłamy pacjenta do specjalisty, no to trochę rodzi taką pokusę nieprzestrzegania budżetu, bo przecież gdy się coś wydarzy, to i tak jakoś to załatwimy. Zakładam, że nikt nie będzie wysyłał pacjenta, kierował pacjenta do poradni, bo mówimy o kierowaniu do poradni przyszpitalnej, nie mówimy o kierowaniu pacjenta na oddział. Mówimy o kierowaniu pacjenta do poradni przyszpitalnej i ja zakładam, że lekarz koordynujący będzie kierował pacjenta w sytuacjach uzasadnionych.